Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej. Zapoznaj się z naszą działalnością. Siedziba Urzędu Miejskiego znajduje się przy ulicy Torowej 14A w Czarnej Białostockiej. W poniedziałki pracujemy w godzinach od 7.30 do 16.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, a w piątki od 7.30 do 15.00. Pracą urzędu kieruje burmistrz. W budynku działa również Rada Miejska. Urząd prowadzi sprawy dotyczące zadań własnych gminy oraz kompetencji burmistrza i Rady Miejskiej. Realizuje także zadania zlecone przez rząd. Urząd jest podzielony na komórki. Każda komórka ma inne zadania. Zadania te są związane między innymi z inwestycjami, stanem cywilnym i ewidencją ludności, finansami, ochroną środowiska, gospodarką komunalną. Szczegółowe informacje na temat wszystkich komórek znajdują się na stronie internetowej widocznej na ekranie. W naszym urzędzie możesz między innymi uzyskać dowód osobisty, zameldować się i wymeldować, zgłosić narodziny dziecka, uzyskać kartę dużej rodziny, otrzymać akt urodzenia, zgonu, małżeństwa, zawrzeć związek małżeński, zmienić imię lub nazwisko, otrzymać zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, otrzymać informacje na temat podejmowanych uchwał Rady Miejskiej, otrzymać informacje o promocji i turystyce w gminie. Urząd ponadto przyznaje nagrody i stypendia dla uczniów i sportowców, wydaje decyzje o warunkach zabudowy, podziały geodezyjne działek, zaświadczenia o przeznaczeniu i rewitalizacji terenu, przydziela mieszkania komunalne, wydzierżawia działki i wynajmuje lokale, obsługuje wybory, prowadzi spis ludności w mieście, prowadzi centralną ewidencję działalności gospodarczej, zarządza miastem w sytuacjach kryzysowych, na przykład w czasie powodzi lub suszy, sporządza budżet gminy, ustala wysokość lokalnych opłat i podatków, planuje przestrzeń w mieście, zleca remonty i budowy budynków miejskich, zleca naprawy i budowy dróg gminnych oraz chodników, dba o przyrodę i zieleń, gospodaruje odpadami, dba o czystość i porządek, dba o zabytki, współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Jak załatwić sprawę w urzędzie? Możesz wysłać pismo na adres Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, ulica Torowa 14A, 16 020, Czarna Białostocka. Możesz przynieść pismo do kancelarii urzędu. Kancelaria znajduje się na parterze w pokoju 101. Możesz wysłać pismo za pomocą platformy internetowej ePUAP. Możesz wysłać e-mail na adres widoczny na ekranie. Możesz przyjść do urzędu osobiście i spotkać się z pracownikiem. Do urzędu można również zadzwonić pod numer 85 713 13 40. W urzędzie jest powołany koordynator dostępności. Z koordynatorem możesz się skontaktować w pokoju 204 na pierwszym piętrze lub pod numerem telefonu 85 713 13 55. Możesz również skorzystać z usług tłumacza polskiego języka migowego
Z tłumaczem możesz się skontaktować w pokoju 211B na pierwszym piętrze pod numerem telefonu 85 713 13 51 lub pisząc na adres e-mail urzędu. Pamiętaj, aby chęć skorzystania z usług tłumacza zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed wizytą. W zgłoszeniu podaj wybraną formę komunikacji. Zapraszamy serdecznie do korzystania z usług naszego urzędu. Film został zrealizowany w ramach projektu Dostępne Podlaskie – Szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego.